Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivor, witam was w Resident Evil 2. Tak jest, remake Resident Evil 2, w końcu nadeszła jego pora. Patrząc po gameplayach, patrząc po recenzjach, po wszystkim co się słyszy o tej grze, jest naprawdę zajebista. Tylko jest jeden problem, albo nawet dwa, albo więcej. Nie grałem nigdy w oryginał. Nigdy nie byłem wielkim fanem gier horrorowych, szczególnie tak dawno temu, więc wszystko, co tutaj zobaczę, widzę po raz pierwszy i widzę na świeżo. Jedyny Resident, w jakiego grałem, to była siódemka dwa lata temu. Chyba dwa lata temu. Poza tym, nie jestem wielkim fanem horrorów, ale stwierdziłem, że nowy rok, nowy ja, podejmę się tego wyzwania i zobaczymy, jak mi pójdzie. Tak więc nadszedł ten czas. Zaznaczę tylko, nie wiem, czy to słychać, czy nie, jestem przeziębiony, niestety, wczoraj mnie dopadło. Robię wszystko, żeby wykaraskać się z tego jak najszybciej, ponieważ w poniedziałek wylatuję i wracam w środę dopiero, ale spokojnie, odcinki będą. Będzie po jednym odcinku dziennie, później może przyspieszymy, ale teraz po prostu będę się ograniczał do 30 minut i jednego odcinka dziennie, bo po prostu bardziej nie wyrobię. Mam nadzieję, że film się przetworzył, a nie YouTube się. Ja mam herbatkę z miodem na chorobę. No i lecimy przed siebie. Dobry, gram oczywiście na PC-cie, jak widać po myszce. Jeżeli interesują was ustawienia graficzne, są takie, możecie sobie zapauzować. To są najciekawsze ustawienia graficzne, jakie widziałem do tej pory, ponieważ nie tylko pokazują, co się zmienia, ale też które ustawienie, co obciąża. To obciąża pamięć graficzną, obciążenie przetwarzaniem, jakość oświetlenia. To już coś całkiem innego. Ile pamięci jest zużywane i tak dalej. Tak więc fajnie. Nie wiem, czy DirectX-a nie zmienię na 12, ale nie mam teraz czasu na sprawdzanie tego wszystkiego. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Ja odpalam kampanię Leona, ponieważ jest pierwsza u góry. Brak wieści od nowych przełożonych sprawia, że Leon S. Kennedy wyrusza do Raccoon City, by sprawdzić, co się dzieje. Na miejscu czeka na niego koszmar. Ja, proszę państwa... Co my tutaj mamy? Dla weteranów serii absolutnie nie. Standardowy jest normalny. Automatyczne odzyskiwanie określonej ilości zdrowia. Wrogowie są trochę słabsi. Wspomaganie celowania. Wiecie co? Ja absolutnie nie czuję się pewnie w grach horrorowych, dlatego ja sobie powiedziałem, przejdę to, pewnie będę srał w gacie, pewnie będę umierał czasem albo często, dlatego chcę przejść to na łatwiejszym poziomie trudności, bo tutaj już absolutnie mnie nie przekonacie, żebym grał w tą grę i robił jeszcze sobie wyzwanie, bo wyzwaniem dla mnie będzie przebrnięcie przez sam fakt, że gram w horror, a jak wiecie, w horrory nie gram. I dlatego weźmy sobie na razie wspomagane. Czy można to później zmienić? O, przekonamy się. Być może będzie za łatwo i sobie będę musiał zmienić, ale takie mam na razie podejście. Obejrzyjmy filmik. Ja znikam. She was staggering, you know, so I figured she was drunk. Whoa. Okay, tell us, be honest now, how many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on her. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer and I got a good look at her. You had to see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse, like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy, calm down. Just, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, they'll sink their teeth in you. Watch out, somebody. Oh, come on. Just getting good. Oh, damn! Dobra, może jednak nie będę znikał, ponieważ aż tak nie jest to kluczowe, żebym zniknął tutaj, ale... O, wygląda jak na razie podejrzanie! Już są pierwsze wieści o ludziach zarażonych wirusem. Ja już nie wiem, który to był nawet wirus. Oglądałem sobie ostatnio jakiś taki przegląd całego uniwersum, ale nic nie zapamiętałem. Kolego, ona już nie żyła wcześniej, gwarantuję ci to. Zostawcie łapę w górę, jak jesteście zajarani na serię. True story, to działa. O nie, nie ma zgniłej twarzy, a to podejrzane, spodziewałem się zgnilizny. Ostrzegam w ogóle, że być może będę czasem się wyciszał, żeby sobie nos wydmuchać. Ponieważ jednak, no, przeziębienie nic miłego. Mamy naszego Leona kochasia, kwadratowa szczena.
Oczywiście, pistolet wiecznie w dłoni i pierwsza lokacja, stacja benzynowa. Mam nadzieję, że gra nie jest w żaden sposób przyciszona, ale to tam... Finalny film już będzie miał ładne audio, myślę. To jest chyba Leon. To jest Leon, tak jest. Skąd wiem? Po grafikach i gameplayach. Nie oglądałem ich za wiele. Wiem bardzo powierzchownie, jak ta gra wygląda. No i mamy na szczęście polskie napisy. Drogi Leonie. Tu się coś odjebało. Weź darmową benzynę i jedź dalej. Dlaczego musisz być typowym białasem w horrorze, który będzie to obczajał? Weź benzynę i jedź dalej. Zaczynamy gameplay, o mój Boże. Dobra, jak to wszystko wygląda? Gram na myszce i klawiaturze, ponieważ nie za bardzo mnie jara granie na padzie w strzelankę. Myślę, że umiejętność strzelania headshotów moją fantastyczną myszką Pro Wireless od Logitech G będę w stanie więcej osiągnąć, niż gdybym grał na padzie. Shiftem mogę biegać, wiadomo. Ja sobie łażę na razie dookoła, czy nie znajdę tutaj czegoś interesującego gdzieś dookoła. Ponieważ tutaj, tego na razie nie mogę zrobić nawet, strasznie tutaj samiutki początek, Raccoon City, Home of Umbrella. Mimo iż gra jest na samiutkim początku, to ja już myślę, że o kurwa, znajdę jakieś przedmioty dodatkowe, a to jest wprowadzenie. Więc może będę myślał kategoriami wprowadzenia, więc wejdźmy po prostu do środka i zobaczmy, co tam się dzieje. Gra jest bardzo ładna i w ogóle gra działa bardzo płynnie, co mnie niezwykle cieszy. Jak się używa rzeczy? Aha, za daleko byłem. Będę się jeszcze bawił opcjami, ale to już wolę jakby być w trakcie rozgrywki, a nie przed intrem. O, latarka. Coś czuję, że ta latarka zostanie z nami do końca gry. Ewidentnie. Zbadaj sklep. Zobaczę tylko sobie te opcje dźwięku. Czy wszystko jest na maksa? Jest, dobra. Znaczy, że ja mam trochę za cicho to wszystko ustawione. O, dźwięki są tutaj co najmniej nieprzyjemne. Słyszę ludzi, którzy gdzieś tutaj się męczą. Aha, i by the way, zastanawiałem się strasznie, czy nagrywać tą serię z kamerką, czy bez kamerki. Jak w ogóle podejść do tego tematu, ale ostatecznie stwierdziłem, że... Ojojoj, odpalę kamerkę, odpalę moje lampy, żeby było kluczowanie. A ja i tak pewnie będę srał w gacie. Tylko muszę sobie podgłośnić grę, nie wierzę, że to robię. Okej, okay, dobra. Kolega mówi, że tutaj się coś odwala podejrzanego. Nie tu, tu. To pieprzone światło, które jest tylko tam, gdzie ja się patrzę, naprawdę nie polepsza sytuacji. O, proszę. W chłodni coś się dzieje. Ajajajajajajaj. Ajajaj. Ktoś tu walczy chyba. Jakąś szamotaninę słyszę, jak nic. O, nie, 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 nie poradzisz sobie. O Boziu! O kur... O, jak się ciągnie, jak mozzarella na pizzy! O Boże, on... Czy on mu odgryzł ten kawałek, czy to mu wystaje z gardła? Wyciągnięcie broni. Uż! Nie wiem, jak skuteczne jest strzelanie w głowę. Wydaje mi się, że nie tak bardzo, jakbym chciał. Czy on będzie jeszcze żył? Nie wiem, jakie zasady rządzą zombiekami w Resident Evil. Może trzeba go dobić jeszcze? Nie chcę marnować amunicji, bo właśnie... O Boże, jaki on brzydki. O, i zaciągam aż nosem. Zarządzanie amunicją i ekwipunkiem to jest bardzo ważna rzecz w Rezydencie, z tego co się do tej pory zdążyłem dowiedzieć, więc wolę raczej zwracać na to uwagę i strzelać wtedy, kiedy wiem, że trafi. To najlepiej w głowę. Dobra, ten nie żyje. Znajdę tutaj coś interesującego. Proszę, żeby to nie były kolejne zombie. Nie wiem, jak się do nich zwracać. Będę mówił po prostu zombie. Klucz znalazłem, fantastycznie. O, mamy nasz ekwipunek, proszę. Otwarcie ekwipunku, ucieknij ze sklepu. Bardzo chętnie. Co my tutaj mamy? Mamy to, to i to. Notatka wprowadzająca. Przekazuję gratulacje w związku z ukończeniem szkolenia. Uzyskane przez pana wyniki są godne pochwały. Jesteśmy dumni, że dołączył pan do zespołu. Szkolenie wprowadzające na posterunku policji w Raccoon City. Okej. Okay. No, niestety towarzystwo w Raccoon City odjebało jakąś srogą manianę. Mam pistolet i klucz. Stary klucz. No, dziękuję ci, gro. Że podkreślasz fakt, że klucz jest stary. O, ty! O, i oczywiście już zmarnowałem pocisk. Okej, okay, dobra. Czy powinienem założyć, że przy każdym następnym zombiaku tak długo jak głowa znajduje się na jego ciele, to jeszcze nie jest martwy?Est taka opcja. W siódemce to tam przecież się pojebane rzeczy działy. No dobra, czy tymi drzwiami wyjdę? Gdy musisz użyć przedmiotu... Tak, dobra, dobra. Klik, użyj. Działa? O, jaka ładna animacja przy okazji. To chyba było do tego.
Tamten już jest przetransformowany absolutnie. Uś! Uś! Giń! Uś! Mam jeszcze dwa pociski. O kurwa! O kurwa! Dobra, wiecie co? Nie, jebać to. Biegnę. Nie mam amunicji, nie mam środków, żeby z nimi walczyć. Ło Boże! Wydupiej! Przewrócił na mnie jakąś szafkę z cheetosami. Co to jest za dupa? Patrzcie, jaki szarmancki! Idealna akcja. Kim ty jesteś, kobieto? Jak już mówiłem, nie wiem, nie znam się na tym uniwersum. Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later, when we're safe. Holy shit. O Boże. O Jezus, cała horda się ich tutaj zbiera. Jak ja mam do auta wejść? Come on. Get in. Na szczęście zostanie to zrobione automatycznie. Hold on. A tam wszystko martwe. Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. A to jest Claire. Dobra, z nią jest druga kampania w ogóle. Live around here? No. Looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Jakby on się wydaje być strasznie niewzruszony tym tak naprawdę, co się teraz stało. Ja, gdybym się natknął na... nagle, prowadzę swoje normalne życie, nagle zombie, no bo srał w gacie, a on... gitara. Och, Raccoon City. Tak pojebane miasto. Ach, Umbrella Corporation, tak pojebana korporacja. Strasznie fajny pomysł mieli na cały ten motyw uniwersum wielkiej, złej firmy z podziemnymi bazami, która eksperymentuje z wirusami i tak dalej. Ale mamy klimatyczny wstęp, to ja sobie zniknę na chwilę. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my god, this is so unreal. The police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. Big city. There has to be. Looks like we're walking from here. Mniam, mniam. Yeah, good call. O Boże. Wiecie, czego ja bym chciał? Większej ilości amunicji! No dobra, Claire, spokojnie. Użyj magii swojej... Aha, nie. Jezus. No. Uuu, wsparcie. Chyba. Nie, gościu tirem ich rozjeżdża. Takich ludzi lubię. Zakumplujmy się z nim. To jest ten kierowca! On przeżył? Oh, shit. Chyba jest w formie jakiejś furii, znaczy, nie wiem. Jedzie prosto na nas, wielkim kurwa tirem, to jest cysterna! O, jeszcze zemdlał. Oj, jebnie, eksploduje jak nic. Odjebał drift jak autobus na... autobus! W Krakowie, 1,5 tygodnia temu. Takie śniegi były. Na szybko! Będzie dobrze, będzie dobrze. Damy radę. Na razie gra się jeszcze rozkręca, jestem turbo spokojny.
bo tylko ogląda filmik. Claire! Claire, you okay? Świetnie, zgubiliśmy jeszcze naszą nową dziewczynę. O, okej. A i tu się rozdzielamy. Nie, najgorzej. Ja strasznie lubię mieć kompana w grach. No dobra, cwaniaro. Jak ja mam ich rozdupcyć? Ile ja mam amunicji? Zero! O kurwa! Wszystko wymyka się spod kontroli. No ja widzę, że się wymyka spod kontroli. Skąd mam wziąć amunicję, mordo? Gdzie mam iść? Nie wiem. Nie, ja tak szczerze nie wiem, którędy mam iść. Może tamtam radę jakoś się przemknąć tutaj? No nie. Nie mam już w ogóle amunicji. Nie strzelę do nich, to pewne. Jak przejdę obok, to mnie złapie! O nie! To nie tak to kurwa planowałem. Ty, dobra. Nie zabrał mi za dużo życia. Dobra, jolo, idziemy przez ten ogień. Tutaj chyba trzeba przejść. Ała! A dajże mi spokój! Już mam niepokojący stan zdrowia. Kurwa, nie przejdę przez ten ogień! Shit, bo... No dobra. To plan inny. Ja w ogóle nie rozważyłem, że tam mogę iść. Dobra, już się trzymam za biodro. Już jest ze mną do dupy. Muszę iść w tą stronę, a nie w tamtą stronę. Krok pierwszy. Zdupcać z tej ulicy. Ach, jak po krakowsku zaleciało, zdupcać. Dobra, dobra, już straciłem trochę życia na dobry początek, bo jestem turbo dzbanem, fajnie. O kurwa. No ta, myślę, że już wiele z tego miasta nie zostanie. Drogi Leonie, graffiti na ścianach na pewno nie pomaga. Dobra, mamy posterunek. Na razie może się skupię, żeby dotrzeć na ten posterunek, bo ja już tutaj myślę, gdzie ja znajdę amunicję? Gdzie będzie to, gdzie będzie tamto? A tutaj nic nie ma, muszę unikać tych zombiaków, starać się sprintować. Nie, nawet nie mogę sprintować. Tędy? Tędy, mniej więcej. Dobra. Dżukować zombiaki, one się powoli poruszają. Przejdę tą bramą. Cyk, do przodu! Zombie za głupie, żeby bramę otworzyć? Mamy tutaj... bolec. Dobra, no ale jak ich przyjdzie tutaj 600, to będzie gorzej. Czemu ja czuję, że zaraz się okaże, że posterunek też jest rozjebany w imend i po prostu to będzie pierwsze miejsce, gdzie trzeba będzie się już bawić. Taka pierwsza duża lokacja, którą trzeba będzie przeszukiwać i sobie tutaj działać. A, i swoją drogą w demo nie grałem, tyle wam powiem. Nie mam żadnej formy noża. Wiem, że tutaj wszelkie skrzynki i tak dalej trzeba rozwalać nożem albo bronią. Ja nie mam nic. Czuję, że za tymi deskami coś się kryje, ale nie mam tego nawet jak sprawdzić, więc wbijamy do środka. Cyk. Plus, pamiętajcie, gram na wspomaganym, ale i tak tutaj coś czuję, że byłoby mi łatwo zginąć. Keep out. No ta, puściutko tutaj trochę, pociągnijmy dźwignię. Oh shit. To muszę ręcznie dalej? Ty, tu jest karteczka, żeby tam nie włazić. Nie, co ja zrobiłem najlepszego? Nie, cofaj się. Dobra, mamy scenkę. Okej. Okay. Nie jestem pewien, czy chciałem to robić do końca. Tu jest w chuj ciemno. Nie mogę wrócić. Aha, dobra, okej. Czyli się wpierdoliłem w przeszukiwanie wschodniego obszaru. Okej. Co mamy tutaj? Nie mam bezpiecznika. Czy ja mogę stąd wyjść? Proszę? Bo ja chciałem naprawdę przeszukać główny pokój. Ale się wjebałem, łoponie. Dobra, telefonem raczej nigdzie nie zadzwonię. O Jezus, i zaciągam się nosem, przepraszam was za to. Mam nadzieję, że przejdzie mi szybko. Drzwi zamknięte. Strasznie klimatycznie tutaj jest. Przypominam, że nie mam pocisków i żadnej formy noża do walki, więc jak coś mnie zaatakuje, to jestem w dupie. Nie mam się jak bronić, mogę jedynie uciekać. Dasz radę! O, ta, też się tak pocieszam, Leon, ale no... Nie jestem pewien, czy to działa tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Kolejny pokój, wejdę tu? Wejdę. O Jezus Maria, no ten zaraz wstanie jak nic. Ten, co jest tam na ziemi, zaraz wstanie. Tutaj filmy jakieś nagrywali. Aha, dobra, jakieś policyjne występy, konferencje pewnie. Żyjesz czy nie? Zaraz wstanie. O, coś tu jest. Ło, amunicja do pistoletu, dziękuję. Dobra, tutaj sobie ją dam, przeładujmy. Ej. Jak przez naszą latarkę cień rzucają nasze ręce. Ładnie to wygląda. Dobra, coś więcej? Jakaś notatka, która może rzuci trochę światła na tą sprawę? Drodzy mieszkańcy, generalnie jest przejebane. Nie polecam zostawać w mieście. Włączyłem światło. Czy to mi coś da, poza tym, że włączyłem światło?
Nie, nic tutaj chyba nie znajdę. Góry też nie. Aparacik się nie przyda. A ten niech sobie leży. Dobra, dam mu spokój. Chodźmy dalej przed siebie. Nie wiem, co ja tutaj znajdę. Nie wiem, jak często tu w ogóle są zapisy. Tutaj mogę chyba sobie przejść. Poprawić szafę, okej. Uś. Cały czas, jeżeli zobaczycie, że przymykam prawe oko, to brakuje mi ostatnio magnezu, czy tam potasu, czy czego to jest braku objawia, ale strasznie mi lata powieka, więc mogę dziwacznie momentami wyglądać. O kurwa! Myślałem, że to przeciwnik, a to mop! Zaczęło się mopa bać! To już jest ze mną naprawdę źle. Chodźmy do damskiego. Będzie coś ciekawego w damskim? Oprócz najprawdopodobniej zombiaka w kabinie? Dobra, kibel się przelewa. Pusto tutaj. I... Dobra, wow, nie było zombiaka w kiblu. A przy suficie może jakiś przywieszony jest? Nie, tutaj pusto, okej, to wyjdźmy. No smoking. Stary, mam naprawdę o wiele więcej zainteresowań teraz i chęci niż palenie. Chociaż w sumie wyjarać sobie szluga tak na stresik. Miasto pochłonięte zombiakami. Co robi Leon? Jara szlugi. Dobra. Ci tutaj, czy oni... No właśnie, czy oni żyją, nie żyją, wstaną, nie wstaną? No tutaj nic nie zrobię. Jestem... Open up! Hurry! Co jest? Open up! Open this goddamn door! Kto się tak kurwa drze? Kto to jest? Pokaż się, Freje, że to może otworzę. Fire safety door, do not obstruct. No dobra, to spróbujmy tam przejść. Może no... Nie wiem, z kim konfrontacja mnie czeka, ale może gościu nie jest zombie. Mówi jak człowiek, więc może jest człowiekiem. Dobra, dobra, uspokój się, pomogę ci, chodź. Tylko mnie nie gryź, proszę. Co to jest? Mini Biblia? A tu drugiej połowy jego ciała nie ma. Moja herbatka. Bandaż? Ten? Plasterek? Nie. O kurwa. Weź, że to zamknij, Leon, proszę cię, kurwa, patrzysz, jak biją o tą blachę. Co to jest, notatnik? Woda święcona, piersiówka, notatnik funkcjonariusza. Ło Jezus Maria. Golden Statues, parking way out. Aha, dobra, oczywiście, że mamy trasę tutaj zaznaczoną. Musimy jakieś 3 medaliony gdzieś umieścić. Kurwa, czemu mają systemy otwierania drzwi, które działają na zasadzie medalionów? Way out, parking, nic z tego nie rozumiem. I mamy oczywiście jakieś 3 figury, pewnie związane z tymi 3 medalionami, nie? Jeden ma jakiś lew na tarczy, jakiś jednorożec na tarczy, jakaś dupera na łonie. No dobra, okej, to przynajmniej tyle wiemy, jak się notatnik otwiera tutaj. Ekran mapy pokazuje nie tylko bieżącą lokalizację i otoczenie, ale również ciekawe miejsca. Okej, to mnie cieszy. Co to jest w tej łazience? Dam radę tam wejść? Nie dam rady. Albo dam radę? Byłem w tej łazience. Co oznacza ten wykrzyknik? Mam jakąś tutaj legendę? Bo tutaj jest jakiś... Aha, dobra, tam miałem bezpiecznik wrzucić. Po głównym holu się za mało rozejrzałem troszeczkę, to mnie denerwuje. Ale w tej łazience coś chyba ominąłem. A weź się uspokój, Krzysztof! O kurwa! Dobra, nieważne, nie mówiłem nic o Krzysztofie. Cyk! W głowę, kurwa, umieraj. Ten, mam nadzieję, stamtąd nie wyjdzie. Proszę, żeby to był jakiś tylko durny straszek. Czy on się... Czy to wszystko... Wychodzą przez okna?! Halo! Proszę mnie tu, kurwa, zostawić w spokoju, dobra. O, shit, bo... Ten się też rusza, oczywiście. Cyk! No ile ja mam was strzelić, tych, kurwa, pocisków, żebyście zdechli raz za dobrze? No i nie mam już amunicji! Ale ze mnie dzban. Dobra, idę. Nie przejdę tam? Mam się cofnąć? Skąd ja mam wziąć bezpiecznik ten, którego potrzebowałem? Nie mam już amunicji! Co ja mam teraz zrobić? Ten nie ma przy sobie amunicji jakiejś? Co z ciebie za policja, jak nie masz amunicji, tylko notatnik z jakimiś, kurwa, medalionami? Może gra będzie tak miła i oni już nie wstaną, bo mi się skończyła amunicja? No nie, no tego nie otworzę. O Boże, nie otworzę. Niepokojący stan zdrowia. Wróć do holu głównego. Aha, dobra, czyli więcej mi się tutaj za bardzo nie... O, weź, zostaw w spokoju, frajerze. Biegnę, kurwa, walić was. O, może wrócę do tego kibla, jak będę miał chwilę.
Muszę przejść! O, zostaw mnie, nie gryź! No nie mam amunicji nawet, żeby się bronić przed nimi. Za dużo w tamtych dwóch wpakowałem. To musi być dla mnie nauczka na przyszłość. Bezpiecznika nie posiadam. Wyłaź przez tą dziurę! Proszę cię, szybko, Leon. Ty... Jedno mnie cieszy. Jakby, o Boże, widok z perspektywy... Ale oni są brzydcy. Ktoś mi pomaga! Tak! Utnie mu głowę. O! Lepiej zgniótł ją. Kim jesteś, dobroczyńco? Mujin. Thanks. Marvin Branagh. Leon Kennedy. There was another officer I couldn't. Yeah. My takim trochę fuckboyem gramy. I'm sure you did what you could, Leon. Boże mój. Anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant, I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. Mm. This is good news. We can get you to a hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. I can't take him. Stop. Nóż, w końcu. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out, or you run. Got it? Yes, sir. Zrozumiałe, panie szefie. Nóż bojowy. Nóż bojowy, to już mi się podoba. Wyposaż na ekranie ekwipunku, aby użyć. Nóż zużywa się i niszczy po wyczerpaniu wskaźnika. What? Nóż mi się niszczy! Można użyć do kontrataku, gdy gracz jest w potrzasku. Można odzyskać dopiero po pokonaniu wroga. No dobra, dam go tutaj. Aha, czyli trzymam spację i... No dobra, okej. Nóż się może przydać. Czy coś ciekawego jeszcze tutaj mamy? Tutaj mamy te amulety do umieszczenia. Dobra, no ale żadnego jeszcze nie posiadam, więc za bardzo to nie ma większego sensu. Mogę za to odpalić mój ekwipunek. I uwaga... obejrzeć moją broń. Fajne to jest, że te wszystkie modele możemy sobie tutaj wziąć i poobracać. Albo na przykład ten nóż bojowy. Ta, mamy wskaźnik zużycia tam. Proszę, cyku myku, jaki ładny nóż. Nawet jest dziura na kciuk. Albo na coś innego, ale to już są zabawy, które mnie nie interesują. Niepokojący stan zdrowia. No i proszę państwa, w tej chwili coś mi się wydaje, że otwiera się przed nami faktycznie taka główna część rozgrywki. Maszyna do pisania. To tyle wiem z przeszłości i zaszłości, że maszyny do pisania służą do zapisywania gry. Oglądałem kiedyś jakiś mega stary gameplay, dobre 10 lat temu, jak ktoś na YouTubie grał sobie w... Do czego to jest amunicja? Do pistoletu, dobra. Ktoś sobie grał w Resident Evil 4, no i generalnie wiem tyle o tym uniwersum, że maszynami do pisania się zapisuje. Zresztą w siódemce chyba było tak samo, że maszyny do pisania zapisywały. Co to jest? A to jest moja skrytka, dobra. Wow, okej, czyli to jest mój pierwszy większy save room. Zapiszmy grę, zdecydowanie. Coś czuję, że autosave'ów tutaj nie ma, ponieważ, no bo jebać gracza. To jest horror, radź sobie, zapisujesz tam, gdzie masz punkty zapisu. Spray leczniczy, o dziękuję. Koniecznie muszę inwestować w moje możliwości umysłowe w szukanie pieprzonych rozszerzaczy amunicji, znaczy rozszerzaczy ekwipunku, bo to mi się na pewno przyda. Tak samo jak zresztą w siódemce było. Ale mam jakieś takie ciche nadzieje wobec tej części, że ona nie będzie aż taka super zła jak poprzednia, bo tutaj zombiaki są trochę inne. No już, już wiemy, gdzie pójdziemy zaraz. Znaczy w kolejnym odcinku najprawdopodobniej. This is not how I imagined my first day. No też, coś tak czułem. W miarę odnoszenia obrażeń stan zdrowia dobrego niepokojący, gdy stan jest niebezpieczny, szybko ulecz się zielonym ziołem lub sprayem.
Dobra, spoko, na razie nie jest źle. Ja chciałem sobie bardziej mapę obejrzeć. Gdzie mnie zaprowadzą te drzwi? Ja w ogóle wyjdę tutaj? Dam radę przejść? Nie, klucza potrzebuję, dobra. Czy coś u góry jest ciekawego? Może jakieś przedmioty na sam koniec sobie zobaczę? Ale, kontynuując mój wywód. Siódemka była pojebana, bo tamte wszystkie stwory były oparte o jakąś tam formę... Uuu, tutaj już mamy odpowiedź do tego lwa. Taki szlam wszędzie był, nie? A tutaj te zombiaki to są jednak przetransformowani ludzie, więc może nie będzie tak źle? Dobra, czekajcie, lew. Lew, jakiś liść i ptak tutaj musi być. Lew, jak tutaj liścia ustawię, a tutaj ma być jakaś forma ptaka. Ptak. Potwierdź. Cyku-myku, mamy pierwszy amulecik, dziękuję bardzo. A jednak coś mi się udało jeszcze zrobić. Dobra, no to zabrane, fajnie. Zobaczmy jeszcze, nie mogę paprotki zbierać, wiem, że w Resident Evilach zielone zioła leczą. Tak więc czemu nie mogę sobie na przykład dziabnąć tej paprotki, żeby się podleczyć? Dobre pytanie. A co to za miejsce? Co mnie tutaj czeka niebezpiecznego? Poczekalnia i poczekalnia. O, tutaj mamy zieloną roślinkę. Proszę bardzo, zielone zioło. Zaraz medalion będę musiał odłożyć, żeby sobie więcej miejsca zrobić. Coca-Coli nawet mi nie pozwala sobie dziabnąć. Tak, żeby się pocieszyć samego siebie. O Jezus Maria, kod do sejfu. No tego to nie posiadam w tej chwili, więc nie ma co. Gdzie mnie ta dalej poczekalnia zaprowadzi? Broszura turystyczna. Witamy w Raccoon City. Czy wiesz, że Raccoon City jest nie tylko siedzibą farmaceutycznego giganta Umbrella Corporation, ale również pełnym życia, dynamicznym miastem o długiej i bogatej historii? W tym przewodniku znajdziesz jeszcze kilka niecodziennych miejsc, które warto zobaczyć w naszym mieście. Posterunek policji. Sierociniec. Ta. No teraz to absolutnie wszystkie miejsca, mam wrażenie, są równie warte zobaczenia. Czyli wcale, bo jebane zombie opanowały całe miasto. Fajnie, nie? Jest zajebiście. Mam 6 pocisków do rewolweru. Znaczy do mojego pistoletu, to nie jest rewolwer. Przeładuję. Koniecznie potrzebuję więcej. Ale myślę, że będzie ciekawie. Fabuła mnie interesuje, bo podobno naprawdę fajna jest w tej grze fabuła. A i tak te zombiaki pewnie będą dla mnie stanowiły wyzwanie. Tylko może niekoniecznie pod względem walki, ale jakiejś taktyki, zarządzania ekwipunkiem i tak dalej, i tak dalej. Jak to się wszystko skończy, zobaczymy. Tutaj nie mam klucza. Tutaj mam za to amunicję. Fantastycznie. Dobra, dziabnijmy sobie to. Cyk. Dobra. Jak dużo pocisków do pistoletu stakuje się w jednym miejscu? To by była przydatna wiedza dla mnie. Nie posiadam jej w tej chwili. Ile życia mi odnowi to? Niewielka ilość zdrowia, a to przywraca całe zdrowie. Ty, to ja bym sobie tego użył. Żeby z niepokojącego być na dobrym, no bo przynajmniej nie będę tak... Bo teraz mogę biegać? Nie wiem. Nie wiem, czy to miało wpływ na to, czy ja mogę biegać, czy nie. Ale zielone ziółko niech sobie wjedzie, mam teraz dobry stan zdrowia i mam nadzieję, że go tak utrzymam. To sobie użyję i wrzucę tego lwa. Uuuu, czyli to się będzie tak fragmentami odblokowywać, okej. Okay. No dobra, panie policjancie. To będziemy działali w stronę otworzenia pasydża. Czemu takie kurwa dziwne... niestarożytne, średniowieczne przejścia oparte o amulety są na pieprzonym posterunku policji? Nie wiem, ale zobaczymy. Tak, nadpisz. Ty, właśnie, a dam radę zmienić wyświetlanie, dźwięk, ustawienia graficzne, kamera, sterowanie, bo zastanawiam się, czy mogę sobie teraz zmienić typ biegania, przełącz, a bieganie się przełącza? A nie wiem, czy ja to mogę tutaj testować, chyba tak. Zastanawiam się po prostu, czy mogę sobie ustawić, zmienić poziom trudności, jak jestem już w grze. Ale chyba nie. Automatyczne przeładowanie podczas celowania, wspomaganie celowania, wibracje kontrolera. A to nieważne, to będziemy sobie grali tak. Drgania kamery wyświetlają. Dobra, ludzie, kończymy ten odcinek. Ja już troszeczkę, no nie wystrachałem się super bardzo, bo wiedziałem, że to był wstęp. Teraz pewnie zaczyna się dopiero prawdziwa zabawa. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i myślę, że będziemy codziennie po jednym odcinku lecieli. Pa, pa.